pozytywnego, mówię tak. Pozytywnego? Postawa Jaskuckiego, postawa Piotrki, Tomka Kozłowskiego. Jedyna formacja, która wygrała dzisiaj się spotkanie się w mikromecze, także. No i tyle by było z pozytywów chyba. A negatywnych? Wszystko pozostałe. Ja powiem tak, że ja się spodziewałem czarnego scenariuszu w dzisiejszym spotkaniu. Bo te treningi, które się odbywały w tym tygodniu, naprawdę to nie była jakoś taka, jaka była przed 10 września. Ten tydzień był bardzo ciężki dla nas. Dzień dobry. Myśmy, wiedzieliśmy, że musimy się przygotowywać, ale tak naprawdę do 16.30 nie było wiadomo, w jakim składzie wystąpimy i to naprawdę nie sprzyja pracy. My w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak gdyby cofnięci w czasie i musimy naprawdę się odbudować. W niedzielę czeka nas ciężkie spotkanie, będziemy tam szukać jakichś pozytywów, a tak naprawdę to następny tydzień musimy wrócić do takiej prawdziwej, jakościowej pracy i myślę, że będzie ok. No dzisiaj wszyscy byliśmy na meczu, widzieliśmy, nawet nasza firmowa formacja złożona z obcokrajowców sobie nie za bardzo mogła w tym spotkaniu poradzić. Także... No, trenerze, to właśnie do tej sytuacji takiej przerwy 20-minutowej, kiedy zapis wideo był sprawdzany, można było powiedzieć, że graliście, oddawaliście strzały, ta gra tak się zazębiała, ale od tej przerwy tak naprawdę wyszła z powrotem na lód, ale już inna drużyna. Czy ten moment był jakiś taki kluczowy? Do tego momentu jak gdyby było wszystko okej. No. Ta bramka Landowskiego, ona nie powinna wpaść. No, Tomek ją, bo gdyby był jeszcze zasłonięty w tym momencie, ale było zrobione wszystko ok. Widział to uderzenie nie było też jakieś super atomowe, także to był strzał do obronienia, powinien to obronić. No to był jakiś przełomowy moment na pewno. To, że jeszcze siedzimy potem 20 minut, no ale Krakowia siedziała i wyszła na zmianę jakoś bardzo skoncentrowana nasza pierwsza formacja. No chyba nie za bardzo, prawda, skoro otrzymali taką bramkę. To była chyba pierwsza, 3 bramki w Osławie, to była bramka 1-5-5 i potem jeszcze raz formacja również pierwsza wysłała bramkę 5-5. Pozostałe dostaliśmy w Osławianie, ale to też nie były jakieś, tam powinny wpaść bramki dla Krakowi, kiedy gra w przewadze, ciekawsze niż te, które wpadły. Bo potem sobie Bartek Nowak naprawdę poradził w kilku sytuacjach. No właśnie Bartek Nowak, zmiana od drugiej tercji, kilka kapitalnych takich akcji. I sobie naprawdę poradził w paru sytuacjach, a te 3 bramki strzelone w przewadze, no też powinny być tak naprawdę obronione przez naszego bramkę. No i na osłodę gol Marcina Kozłowskiego, no tutaj bracia Kozłowscy walczyli, jak to się widzi, do ostatniej sekundy. Znaczy ta formacja, tak jak mówię, z tej formacji mogę być zadowolony, bo ona... No gra na jakimś swoim poziomie i poniżej tego poziomu nie schodzi i może też zaangażowanie ich jest cały czas pełne, a pozostałych formacji w dzisiejszym meczu na pewno nie. No właśnie kłopoty z obrońcami, nie ma pana Szczaka, nie ma Pawlaka, odszedł Dronia, no i dzisiaj Jaskulski non stop się tam, jeżeli dobrze widziałem, za udo trzymał, także czy kolejny jakiś uraz? Znaczy się w tej chwili mi nie zgłasza, tak? Bo to jest młody chłopak, on na pewno, jeśli mu nogi nie urwą, to on będzie grał. Natomiast jeśli chodzi o obrońców, no nie mam za dużo do powiedzenia, się nie chcę tłumaczyć, nie będę się tłumaczył, bo to nie ma sensu. Sytuacja jaka jest i musimy sobie z nią poradzić.